Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu zgromadziła wielu przyjaciół Jerzego Orawczuka. Wśród zaproszonych gości była najbliższa rodzina honorowego obywatela Strzegomia, koledzy i koleżanki z Koła Związków Sybiraków w Strzegomiu, delegacje ze szkół gminy Strzegom wraz ze sztandarami oraz wiele innych osób pragnących być świadkami tego wydarzenia. Jak wiele przeżył w trakcie swojego życia Jerzy Orawczuk, o jego powrocie do Polski, a także wielorakich działaniach na rzecz Sybiraków, traktowała prezentacja multimedialna przygotowana przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Strzegomiu. Z kolei akt nadania i uzasadnienie do chwały nadającej tytuł honorowego obywatela Strzegomia odczytała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Michalec. Niezwykle wzruszony Jerzy Orawczuk podziękował za wspaniałe wyróżnienie i za to, że może być w gronie tak ważnych osobistości. Niespodzianką był występ szkolnego chóru z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu, który wykonał piękny i wzruszający hymn Sybiraków. Po elemencie muzycznym przyszedł czas na składanie życzeń i gratulacji Jerzemu Orawczukowi. Całość zakończyła wspólna fotografia z nowym, honorowym obywatelem Strzegomia.